W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową takiego kolektora, nie kolektora, adaptera, budowy adaptera pod seryjny kolektor wydechowy. Tu mamy seryjny kolektor wydechowy. W sumie to dam Wam przybitki, jak już to zmontuję na aucie. Pod seryjny kolektor wydechowy, coś takiego. Zestaw plug and play, czyli demontuje się w wydech, wkładacie adapter, następnie od turbo odcinek downpipe, który pasuje pod seryjny wydech. Dziś ogólnie zajmiemy się właśnie budową tego adaptera. Pokażę Wam, w jaki sposób zbudowałem go jako taki, jakby to nazwać, prototyp. Taki prototyp, ponieważ na pewno w trakcie, nie wiem, strojenia, ogólnie w trakcie kończenia tego turbo, na pewno może coś wyjść, że na przykład jednak można by było delikatnie coś lepiej zrobić, inaczej tę rurę poprowadzić, czy coś takiego. I właśnie chodzi o to, że po prostu chcę sugerować to, że chcemy to zrobić jak najlepiej, a teraz budując prototyp, czyli robiąc to pierwszy raz, na pewno mogłem coś zrobić nie tak. A właśnie, adaptery to są pod turbo K04. Kreseczka 0,15, chińskie turbo, które jest mega tanie. Jest mega tanie, bo kosztuje 80 dolarów. Tu jeszcze tylko wspomnę, bo obok leży również customowy kolektor wydechowy. Z budowy tego kolektora wydechowego to będzie tak jakby w takim materiale, gdzie robię to od A do Z. To zaczynamy od flansz. Potrzebujemy tak, do turbo. Na flanszę kolektora wydechowego na wydech, w sumie dwa razy, i do turbo odcinek, który będzie łączył turbo z wydechem, flansza na do downpipe'a. Ok, to co, mocujemy turbo i teraz tak, tą flanszę musimy sobie przyspawać do... Nie przyspawać bezpośrednio, tylko musimy zrobić taki uchwyt, który będzie przyspawany do seryjnego kolektora wydechowego. Najpierw ustawiamy tą turbosprężarkę w taki sposób, jak ma być docelowo. Jak ustawiacie turbosprężarkę, to bierzcie pod uwagę to, że macie spływ oleju i po prostu musimy ją tak ustawić, żeby jednak z tym spływem wyrobić się w ten sposób, żeby po prostu ominąć ten przewód, bo szkoda go przerabiać. To znaczy, można go przerobić, ale to dalej wiąże się z pracą, pieniędzmi. Chyba w ten sposób damy. Tu wydech, a tutaj zimna strona, tak pionowo w dół. Nie bardzo. Do umocowania turbosprężarki potrzebujemy coś takiego, może być nawet kij odmiotły. Turbosprężarkę umocowałem. Będzie w ten sposób. I tak, tutaj mamy miejsce na demontaż filtra. Tu będzie spawana rurka, tak jak mówiłem, do odmy. W tym miejscu fajnie wejdziemy w dół już dolotem. No i spływ wyjdzie w taki sposób, że akurat
akurat koło tego węża. O, nie wiem, 2 centymetry. Delikatne przesunięcie i będzie git. Turbo zamocowane, teraz podczyszczę sobie kolektor wydechowy. Jest on żeliwny, ale jakoś tam migomatem złapiemy ten uchwyt, który musimy połączyć. Po prostu drutem musimy połączyć kolektor wydechowy z tą flanszą od turbosprężarki. Połapaliśmy. I tak to wygląda. Coś takiego. I teraz po prostu sobie jedziemy rurką do tej planszy. Prawdopodobnie tam kolanko. W jakiś taki sposób, żeby później był w miarę dostęp do śrubek, do szpilek. Przygodę zaczynamy od spodu. Flansza przekręcona. W jaki sposób będziemy prowadzić rury? Zastanawiałem się dłuższy czas i najbardziej korzystny jest jednak pod łapą, czyli flansza i 2 kolanka do siebie. I na to rura. Na to wejdzie kolanko. O, coś takiego będzie. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Coś takiego.
Na ten moment mamy tyle. O. Nabiera kształtów. Dobra, to już od góry. Tak to wygląda z góry. I tak, tutaj zrobimy tak. To i w takim miejscu złapałem to kolanko do flanszy od turbo, jeszcze ciepłe, i stwierdziłem, że zdemontuję sobie to wszystko, bo praktycznie jestem w stanie już to zrobić na stole. Zostało nam jedynie właśnie połączyć tą część z tamtą, a tamtą musimy obciąć i trochę przesunąć, obrać inny kąt. Tak to wygląda. Strzelić z winkla. Podocinane, oczyszczę jeszcze po łapie. Zrobimy sobie jeszcze uchwyt do łapy silnika. Tutaj jak jest masa podłączona do karoserii. Tylko w tym miejscu. Ok, teraz zrobimy sobie jeszcze, może zrobimy sobie ten odcinek downpipe, tak zwany down. I tak, po pierwsze, oryginalnie cewka jest w tym miejscu i niestety, ale jak chcecie zamontować turbo, to ta cewka tu być nie może. Ja wymyśliłem, że ją położę w tym miejscu. Jakiś uchwyt do kolektora sącego i ta cewka będzie w ten sposób. Do tego oryginalna uszczelka pod kolektor wydechowy jest taka z taką osłoną termiczną na fajkę, czyli to już jest odizolowane. Jedynie zostanie nam przewód, żeby po prostu, żeby jakoś go trzeba go zabezpieczyć termicznie. Tutaj w tym miejscu zrobimy sobie odcinek downpipe'a, więc będzie to dość blisko tych przewodów. I na te przewody kupiłem taką nie taśma, tylko rurka termiczna, coś takiego. Nie, jeszcze nie dotarła do mnie paczka, więc wam nie pokażę na ten moment. Więc wydaje mi się, że
Po prostu no, nie powinno być problemu z tymi przewodami. Nie powinny się one topić, jeśli to tak zrobimy, bo po pierwsze na downpipe będzie bandaż, no i to termicznie również będzie odizolowane, także powinno być ok. Dobra, bierzemy się za downpipe'a. I tak myślę, przyniosę sobie wydech z tego auta. Chciałbym go tak o tyle go przedstawić, żeby... Chciałbym go o tyle przedstawić, żeby po prostu wystarczyło tylko seryjny wydech, na przykład obciąć w danym miejscu, skrócić o 5 cm i pospawać i ma to po prostu ten odcinek tego pipa pasować do tamtego, do tamtej części wydechu. I tak, tu jest akumulator. Można by było tak fajnie górą pociągnąć ten odcinek. Fajnie by to wyglądało, ale smażylibyśmy niepotrzebnie te przewody. I tak myślę, żeby zaraz na początku zejść na dół i tak w tym miejscu poprowadzić rurę. Od tego miejsca 10 cm niżej prowadzić rurę koło kolektora wydechowego. Co wy na to? Na ten moment tak się prezentuje nasz zestaw. Odkręcamy. Pomocowałem seryjny wydech, tak żeby do tego seryjnego wydechu podać, po prostu do niego podłączyć nasz odcinek downpipe'a. Także mocuję kolektor wydechowy, zakładam turbo i zobaczymy, czy tutaj się wyrobimy. Prowizorycznie zrobione, szmaty podstawione, tak aby wydech stał w miejscu. Mógłbym sobie to złapać normalnie do wahacza, do czegokolwiek, ale mi się skończył gaz do migomatu. Nie chcę mi się tam przestawiać tego wszystkiego, także trzyma się, jest ok. I teraz tak, tu wydaje mi się, że praktycznie, mi się ciężko powiedzieć, bo ten wydech jest zrutowany tak mocno, że nie wiem, czy na przykład po takim przesunięciu komuś ten wydech nie będzie wadzić. Więc zróbmy tak, że po prostu ja będę robić takie adaptery z takim wydechem, a po prostu jeśli gdzieś tam delikatnie komuś będzie wadzić, to wydaje mi się, że wystarczy po prostu w tym miejscu na przykład skrócić o 2 cm i powinno ten cały wydech nam się ułożyć tak, jak ma być. W każdym razie to jest niedużo przeróbek, aby było dobrze.
Więc dobra, więc tak to sobie ustawiłem. Wydaje mi się, że jest to w najlepszym możliwym położeniu. I jeszcze tutaj wymyśliłem, że zrobię uchwyt do tej flanszy, czyli do downpipe'a, i będzie on przykręcany od góry tutaj, jak jest poduszka, się przykręca do tą łapę silnika do poduszki, tak aby po prostu ten wydech nie wisiał na turbo, tylko tutaj właśnie spierał się na tym, na tej łapie silnika, bo silnik to będzie tak jakby turbo, kolektor, łapa, to jest jakby jedność, jedna masa, jedne ruchy. No jak widać, fajnie się ułożyło. O, gdzieś tak będzie. To ja montuję turbo i kończymy sobie dziś downpipe'a na gotowo. Mamy wstępnie poszczepiane. Tu jeszcze pasuję sobie, czy przy łapaniu się coś nie przesunęło. Wychodzi na to, że jest wszystko dobrze. Czyli co? Czyli zostaje nam tylko to po prostu ospawać i na sam koniec to winiemy sobie bandażem, bo winiemy bandażem tą część i tamtą również. Czyli mamy na finiszu. Patrzcie, tutaj taki zestawik z customowym wydechem, kolektorem wydechowym. A tu nasz adapter. Weź te rękawiczki. Nie potrzebuję. Ten ból, kiedy prawie kończycie, jest sobota i macie, zostaje wam ostatnie resztki gazu. Wystarczy czy nie wystarczy? On spawa, a my sobie owiniemy naszą rurę bandażem. Jeśli coś takiego robicie, to zawsze ubieracie te rękawiczki, maczajcie w wodzie, bo bandaż taki namaczany w wodzie lepiej się układa. A rękawiczki po to, żeby was później nie szczepało ręce. A i kupując ten bandaż, to jest akurat Zentuning, trochę droższy, tu macie przywitkę, to jak go naciągacie, to tą taką z tym zgrubieniem do środka. Wtedy jak go ciągniecie, to tak fajnie się ściąga.
kurczę. Zapomniałem, tu jeszcze muszę spawać szpilki. Bo to będzie ta górna część, co mocujemy. Po prostu to będzie odpowiednik kolektora wydechowego dla tej części wydechu, czyli tutaj muszą być szpilki. I tak wjeżdża bandaż, więc po prostu będzie centymetr od końca. Na koniec łamiemy dywan. Łamiemy nasz bandaż i opaską ściskamy. Zamocuję do stołu, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Poświęcę na to swój stół. Tak myślałem, że o czymś zapomniałem. Dopiero teraz sobie przypomniałem, że miałem spawać sondę, tulejkę sondy Lambda. Tak to się prezentuje, zamontuję jeszcze na auto i to będzie na tyle. A tutaj jeszcze miał być uchwyt, ale dziś już sobie daruję ten uchwyt włącznie z tym spawaniem sondy, tulejki pod sondę, ponieważ po prostu nie zdążyłbym wypuścić tego filmiku, bo mamy wtorek, godzinę 17, a ja jeszcze tego nie montowałem w ogóle. Także jedynie zamontuję to na auto i wam pokażę jeszcze, jak wygląda to na aucie takie ukończone w 98%, bo spawanie sondy i po prostu tego uchwytu to już jest, powiedzmy to, nazwijmy to pierdołą. A uchwyt, powiem wam, że dość mocno by się to przydał, bo jak widzicie, tutaj uchwyt i w tym miejscu jest dość sztywno, a później turbo jednak swoje waży. Dlatego ten uchwyt z tego miejsca, ta łapa silnika tu idzie, tu jest łapa silnika, tu jest gdzieś, tak na oko mówię, gdzieś ta śruba. Także no po prostu strzelić jakimś takim grubszym materiałem do tej flanszy. Na pewno to zrobię w tym nowym, w tym następnym odcinku, bo w tamtym odcinku będziemy, w tym nowym odcinku będziemy już w ogóle auto od A do Z uturbiać włącznie ze strojeniem. Wszystko, dosłownie wszystko tam będzie. I pod tamten customowy kolektor wydechowy również do odcinka downpipe przyspawam taki uchwyt do tej łapy silnika, bo tam jest praktycznie taki sam problem jak tutaj. Tylko tutaj jest adapter, więc trochę dłuższy odcinek i turbo można powiedzieć, że delikatnie mi sztywne, bo tam jednak mamy tutaj po prostu, no, ma się na czym trzymać. Ale mimo to zrobimy i tak, tutaj tak samo zrobimy uchwyt do tego, do tej części, tak jak tutaj. Także uchwyt, spawanie sondy to już w następnym odcinku. Montowałem adapter, kolektor i nasz wydeszek. Nawet nie jest poświęcane, bo tylko chodzi o to, żeby wam pokazać, jak to ma być celowo. Więc tak, ogólnie cewka musi być w tym miejscu i tutaj do tej cewki myślałem coś by takiego, coś takiego wymyślić, żeby albo kręcono do kolektora, ale tam chyba zbytnio nie ma jak. Może z wykorzystaniem tych śrub, co trzymają pokrywę, coś takiego na przykład, rurka nawet, i rurką jednocześnie można by było puścić odmę, bo odma będzie do, przed turbo będzie odma. Tu spawam rureczkę i do rureczki będzie podłączona odma. Także to tak ma być. Jeśli chodzi o to wszystko, no to fajnie to wszystko
tu pasuje. No i przy okazji Wam pokażę, jak to ma być później docelowo, jeśli chodzi o intercooler. Intercooler oczywiście w zestawach będzie nowy. To jest Master 2? Nie pamiętam już. Ale cooler będzie nowy, dość duży rdzeń. Na pewno tutaj nie braknie nam chłodzenia. Tak. Cooler. Tutaj z wyjściem do góry. Tu normalnie jest seryjnie filtr powietrza. Wyjście. I do kolektora ssącego. Aha, właśnie zapomniałem powiedzieć. Zawsze trzeba będzie wkładać elektryczny wiatrak, ponieważ tutaj wisko, no nie wyrobilibyśmy się z tym wyjściem z turbo, bo uderzało, byłoby to zbyt blisko wisko, także wisko out i w to miejsce elektryczny wiatrak seryjny. Wtryski, spływ oleju, który tutaj akurat fajnie obok rurki przejdzie. O tym wszystkim w następnym odcineczku. Co do sprzęgła, bo o tym jeszcze nigdzie nie mówiłem. Sprzęgło jeszcze sam nie wiem. Są dwie opcje. Jedna z opcji to jest włożenie tutaj spieka albo zestaw z diesla. To jest silnik M47? N47? M chyba. Po prostu komplet dwumas, sprzęgło, docisk. Ponoć pasuje. Tamto sprzęgło na pewno przeniesie ten moment, w który celujemy w tym silniku. Także to już tyle. Jeszcze dużo pracy przed nami. Dużo pracy, dużo wkurwiania się. Na pewno, bo coś nie będzie działać. Coś się zepsuje. Coś odmówi współpracy. Ale mam nadzieję, że przez to przebrniemy i będę mógł już za jakiś niedługi okres czasu pokazać Wam, jak jeździ 1.6 w turbo. Pamiętajcie, że mamy jeszcze 1.8, także w obu silnikach na pewno to sprawdzimy. No. Tyle, dzięki za obejrzenie. Cześć.